Coraz młodsze dzieci sięgają po raz pierwszy po alkohol, papierosy czy środki dużające. Tak wynika z analizy przeprowadzonej na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Znając skalę problemu, MOPS zamierza walczyć z patologicznymi zjawiskami. Sprawdzamy, w jaki sposób. W przeprowadzonej w ubiegłym roku ankiecie wzięło udział ponad 1600 osób. Byli to zarówno dorośli, jak i dzieci. Wszyscy anonimowo odpowiedzieli na pytanie dotyczące różnych używek. 43% ankietowanych wśród dzieci przyznało, że próbowało alkoholu. 5% badanych przyznało, że pierwszy raz pił alkohol już w wieku 8-10 lat. Najczęściej inicjacja następowała między 14 a 16 rokiem życia. 62% młodych ludzi przyznaje, że sięgało po wyroby nikotynowe, a 11% spróbowało środków odurzających, narkotyków lub dopalaczy, a wśród nich najczęściej wymieniają marihuanę, LSD i amfetaminę. Badanie dotyczyło także doświadczeń związanych z przemocą i wynika z tego, że w różny sposób problem dotknął 40% uczniów. Ostatni raz podobne badanie na taką skalę przeprowadzono 10 lat temu. Mając najnowsze dane, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje programy profilaktyczne nastawione na walkę z niebezpiecznymi zjawiskami. W tym roku dział profilaktyki chce na te problemy odpowiedzieć i chcemy we współpracy ze szkołami, z pracownikami socjalnymi, z asystentami dotrzeć do rodziców, aby ich edukować, bo również diagnoza pokazała nam to, że rodzice zbyt mało czasu poświęcają swoim dzieciom, ale czasu takiego bardzo konstruktywnego, aktywnego, aby budować zdrowe i dobre relacje ze swoimi dziećmi, bo to jest fundament wszystkiego. Więc chcemy spotykać się z rodzicami, informować ich i edukować o takim korzystnym, bardzo pożytecznym spędzaniu wolnego czasu. Dlaczego zdaniem pracowników socjalnych coraz młodsze dzieci sięgają po używki? Z ciekawości, z braku alternatywy, ale też dlatego, że nie mają też innych wzorców. Najważniejszym jest to, co za każdym razem powtarzamy, aby budować ważną relację fundamentalną w domu. Rodzic, dziecko. Zastępować czas naprawdę konstruktywnymi zajęciami, gra w planszówki, ważne rozmowy, nie tylko tak na chwilkę, nie tylko 5 minut przy obiedzie na zasadzie co było w szkole, co masz zadane. Jeżeli tej relacji z dzieckiem od pierwszego roku życia do szóstego nie zbudujemy i dziecko puszczone będzie samo sobie do szkoły i nie będzie miało tej dobrej relacji z rodzicem, nie będzie miało tego fundamentu, ono będzie go szukało gdzie indziej, będzie go szukało poza domem, wśród rówieśników, w szkole i tam właśnie tak jak wiemy z diagnozy, dzieciaki sięgają po te substancje z ciekawości, z nudów, bo są zachęcane przez rówieśników, bo tam też mają przestrzeń do tego, aby być sobą, aby zostać zrozumianym, jeżeli wcześniej tego nie znajdą w domu. Z przeprowadzonych badań wynika, że często dorośli nie wiedzą, gdzie zgłosić się po pomoc, jeśli nie radzą sobie z wychowaniem dzieci lub sytuacje wymykają się spod kontroli. Chcemy podczas różnych spotkań na dzielnicach informować o tym, jakie to są instytucje i gdzie można zwrócić się o pomoc. W tym roku również ruszamy z taką nową naszą akcją, takim naszym programem autorskim Akademia Świadomości Społecznej. Od lutego do grudnia w każdą ostatnią środę miesiąca będą wykłady poświęcone uzależnieniom i przemocy, tak aby mieszkańcy Wałbrzycha mogli zapoznać się z tym problemem, dowiedzieć się jak na niego reagować i gdzie zgłosić się w przypadku wystąpienia tegoż problemu. Więcej informacji na temat przeprowadzenia ankiety znajdziecie na portalu wałbrzych24.com.